To są jednak drzwi nie do Maxwella. Struktura, która pojawiła się w aktualizacji Doorway to Adventure. Właśnie one sprowadziły Wilsona do świata Maxwella. Otoczone są złymi kwiatami, świetlikami i drzewami. Złymi kwiatami, kiedy ja je zabierałem, ale chyba nic nie stało. Istnieją tylko jedne drzwi na świat. Mogą zostać łatwo znalezione za pomocą przewidującej różdżki, której chyba nie mam. Nie wiem, która to różdżka. Pozwalają na przeniesienie gracza z trybu sandbox do trybu przygodowego, czyli z trybu kreatywnego do trybu przygodowego. Nie wiem. Po przejściu przez drzwi gracz nie może zabrać ze sobą swojego ekwipunku. W momencie ukończenia trybu przygodowego będzie posiadał oba ekwipunki. W przypadku śmierci w trybie przygodowym postać obudzi się przed drzwiami z oryginalnym ekwipunkiem. Ciekawostki, kiedy będziemy stali przy drzwiach, będziemy mogli usłyszeć nieco ściszony ragtime z soundtracku Don't Starve. Z tego co się dowiedziałem, to te drzwi służą do przeteleportowania się na inny świat bez swojego ekwipunku i tam jest jakby od nowa się wszystko robi, więc chyba z tego nie będę korzystał, chyba że dokładnie się dowiem, o co z tym chodzi. Znalazłem również informacje na temat kościanego oka, czyli Elbon. Przedmiot, który możemy odnaleźć w losowym miejscu na mapie. Oko jest stworzone jednorazowo podczas kreacji nowego świata. Raz podniesione przez gracza, moment zjechało mi na dół. Raz podniesione przez gracza powoduje powstanie Chestera i podążanie przez niego za graczem. Aha, czyli muszę mieć kościelne oko w ekwipunku, żeby Chester ze mną chodził. Czyli to już wyjaśnia, dlaczego Chester nie chciał ze mną chodzić. I podążanie przez niego za graczem, czyli o to chodzi. Kościelne oko może zostać rzucone na ziemię lub włożone do Chestera. Wtedy przestanie on podążać za graczem, czyli wyjaśniło się, czemu nie chodził. I znowu mi zjechało na dół. Dobra, wyjeżdżaj na górę. Okej. Okay. Jeśli zostanie zabity, wyrzuci z siebie wszystkie rzeczy, jakie w nim zostały schowane. Jeśli zginie, powróci po jednym dniu, czyli jakby ożyje z powrotem. Podczas nieobecności Chestera, kościanne oko zapada w sen. Nie może zostać skradzione przez Krampusa, nie wiem kto to jest. Najczęściej można znaleźć kościanne oko na biomie Wong, w pobliżu drogi i dużej ilości uli, bądź też niedaleko kamiennej ścieżki, zwłaszcza na biomie bagiennym. Istnieje też możliwość znalezienia oka na przylądku świata, tak zwany na najdalej wysuniętym w którymś kierunku fragmencie ziemi. Nie da się zabrać oka Chestera do następnego świata. I znowu zjechało na dół. Ciekawostki. Wicker Bottom nazwa kościane oko z Mysterium. Co kojarzy się z Mysterium? Mysterios, jakoś tak się czyta. Drugie znaczy tajemnicze. Więc to znaczy, że łeb Bottom nie umie wyjaśnić kościanego oka. Po podniesieniu oka jest przez krótki czas zamknięte, po czym otworzy się. Jeśli wyrzucicie kościane oko w jaskini, a następnie wyjdzie się na powierzchnię, Chester podejdzie do nas, po czym oszaleje i zacznie uciekać w nieodkryte tereny mapy do czasu podniesienia oka. Jeśli wytworzymy kościane oko poprzez konsolę, a potem odnajdziemy na mapie oryginalne, wymagane będzie noszenie obu, aby Chester za nami podążał. Wyrzucenie lub ukrycie w skrzyni bądź w Chesterze jedno z dwóch sprawi, że Chester pozostanie przy tym, które nie znajduje się w naszym ekwipunku. Jednak można to naprawić poprzez wyrzucenie jednego oka i zdecydowanie gry. W dawniejszej wersji gry można było zyskać punkty nauki poprzez stopienie oka w maszynie. Powodowało to jednak całkowite rozbycie się możliwości posiadania Chestera w danej grze. No i tutaj mamy pokazanego nieaktywna kość oka i martwy Chester. Czyli już nie możemy szukać informacji na temat Chestera. To tyle. Siema.